Witam Państwa bardzo serdecznie z biura naszego burmistrza Kłobucka. Postanowiłem umówić się na tą rozmowę, ponieważ jest kilka pytań, które nurtuje mieszkańców naszej gminy. Zobowiązałem się, że zadam te pytania i dowiemy się troszeczkę więcej, co w trawie piszczy, wobec czego nie będę już dłużej się rozwodził, jeśli chodzi o wstępy i przejdziemy od razu do rzeczy. Panie burmistrzu, rozmawialiśmy po witam serdecznie przede wszystkim. Właśnie, przepraszam, witam, że tak. Witamy mieszkańców oboje. Dzień dobry Państwu. Po ostatniej sesji rozmawialiśmy o zmianach w budżecie, tym zaproponowanym przez Pana poprzednika. Wtedy jeszcze nie było wiadomo za bardzo, jak to się wszystko skończy. 18 chyba sesja. 19. 19 będzie ta, która zdecyduje o kształcie budżetu. Proszę uchylić jakiegoś rąbka tajemnicy. Czy dużo zmian będzie w stosunku do tego, co było wcześniej, czy... Znaczy, no, taką istotną zmianą w budżecie będzie zmniejszenie deficytu. To jest bardzo ważna informacja w perspektywie jakby dalszych lat, z uwagi, że będziemy mieć duże obciążenia w roku 2016. No i to, co sygnalizowałem już w mediach, czekamy na decyzję ostateczną w sprawie kanalizacji. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie dodatkowe obciążenie tej inwestycji, więc muszę z dużą dozą ostrożności podchodzić do budżetu generalnie i muszę szukać też oszczędności w sensie wydatków bieżących, ale również tych inwestycyjnych, więc czekamy na tą decyzję, dlatego z uwagi na to, że nie możemy czekać też z budżetem, musimy go uchwalić, żeby pewne prace rozpocząć i pewne prace kontynuować, więc ten budżet musi być uchwalony, ewentualnie zmiany w trakcie roku będziemy wprowadzać. Mamy w tej chwili procedurę przetargową Smugi 2, która jest w fazie, no, otworzyliśmy oferty, więc mamy już jakby wstępne szacunkowe ceny ofert. One są korzystne, więc też będą następne oszczędności, jeżeli chodzi o deficyt budżetowy. Tutaj zmniejszenie tego deficytu po stronie wydatków inwestycyjnych oczywiście i zaciąganych kredytów. No ale też musimy też planować na lata następne, więc prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, że będziemy chcieli to w tym roku wprowadzić, a mianowicie projekt wymiany oświetlenia ulicznego w gminie Kłobuck. Z prostej przyczyny, że raz, że mamy to w tak zwanym zintegrowanym rozwoju regionalnym wpisane te środki. Chcemy powalczyć o zwiększenie tych środków i spróbować wymienić oświetlenie w całej gminie, łącznie, powtarzam, z wymianą słupów oświetleniowych, za które płacimy dzisiaj dzierżawę. Czy to się uda? Czyli to będą nasze słupy gminy? Tak, nasze słupy, nasze lampy, nasza linia i wtedy jakby schodzimy raz z kosztów samego zużycia energii, dwa z kosztów dzierżawy i obsługi tych lamp. Tak, tak. Więc dzierżawy słupów i obsługi lamp. Więc czekamy na decyzje przede wszystkim dotyczące tych ZRIT-ów. Przygotowujemy już pomału specyfikacje, ile mamy tych punktów oświetleniowych. Będziemy teraz już po wyborach nowych rad i sołtysów zwracać się do nich o wskazanie ewentualnie dodatkowych punktów oświetleniowych, żeby w ramach tej wymiany bądź rozbudowy linii, bo takie przypadki też są, zrobić to jednym projektem, jednym jakby zadaniem z dużym dofinansowaniem, tam jest około 85% dofinansowania na ten cel i chcemy te środki zwiększyć, po prostu mamy tam około 1 700 000 zapisane, chcemy je zwiększyć, bo wiadomo, że ta wymiana będzie dużo droższa, jeżeli byśmy robili to w tym zakresie. Jeżeli nie zrobimy to w zakresie wymiany słupów, to będziemy to kontynuować w ramie wymiany opraw na już na istniejących słupach. Jest to dość kolizyjne z uwagi, że wolelibyśmy, żeby to były słupy nasze, bo raz, że to jest jednak
inwestycja w majątek obcy, czyli nie nasz, więc tutaj jest problem też prawny, ale no, przygotowujemy się do tego. Jedno z moich pytań miało dotyczyć jako osobny już sprawy kanalizacji, ale poruszyliśmy właśnie przed chwilą ten temat. Co się dzieje? Jak wygląda sytuacja z tą kanalizacją? Jak wygląda sytuacja z ewentualnymi podłączeniami? I czy występuje jakieś ryzyko, że będziemy musieli jako gmina oddawać część bądź całość dofinansowania, które było na tą inwestycję? Zgadzam się z Panem. Ryzyko jest zawsze i dość duże, nie ukrywam, ale robimy w tej chwili, przygotowujemy taką akcję. Raz jedno pismo już wysłaliśmy z moim podpisem, z informacją o ewentualnych korzyściach tego podłączenia i próbujemy tak zmotywować mieszkańców. Nie wygląda to na razie dobrze z uwagi na formalne przyłączenia, już podpisane umowy na przyłącze kanalizacyjne, czyli już korzystających z kanalizacji mieszkańców tych miejscowości, gdzie ta kanalizacja była wybudowana. Więc będziemy w tej chwili prowadzić akcję informacyjną, też edukacyjną w pewnym sensie, bo zleciłem Wydziałowi Ochrony Środowiska, aby przeprowadził kontrolę posesji, szczególnie tych, którzy mają się przyłączyć do kanalizacji, a jeszcze tego nie uczynili, mimo że jest już gotowa. I to powoduje, że jeżeli się ta kontrola będzie negatywna, będziemy niestety zmuszeni do nakładania, czy w porozumieniu z policją, nakładania jednak mandatów, dlatego że kary, które nas ewentualnie dotkną poprzez nieprzyłączenie się mieszkańców, a z uwagi na to, że w umowie mamy przelicznik na mieszkańca, nie na przyłącze, więc no tutaj musimy mocno się sprężyć i do końca września wszystkie umowy na przyłącze z wszystkimi mieszkańcami objętymi tą inwestycją były zamknięte. Była taka, pamiętam, przez pewien czas możliwość, żeby nie ponosić opłat takich jak kiedyś za podłączenie się do kanalizacji. To była taka akcja ze strony wodociągów częstochowskich. Czy to jest dalej obowiązujące? Tak. Czyli... Panie redaktorze, no, koszty, które niektórzy ponosili poprzez w innych jakby, no, tutaj przykład Łobodna mogę podać, gdzie za mapę płacili mieszkańcy 150 zł, a nie 1000 ileś złotych, więc to jest już taka dosyć spora ulga. Oczywiście jest tak zwana ulga przyłączeniowa, czyli nie ulga przyłączenia, tylko opłata przyłączenia 200 parę złotych, ale to jest cały koszt jakby tej łącznie z mapą, nie trzeba robić projektów tego przyłącza, więc myślę, że tutaj jest dużo łatwiej. Problem będzie z osobami, którzy mają ciężką sytuację materialną, a jednocześnie bardzo długą odległość przyłącza, co generuje koszty, więc tutaj będzie takich parę przypadków, już mam zgłoszenia takich osób, że chętnie mi się przyłączyło, ale nie stać ich po prostu na to i musimy spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie tej kwestii i spróbować to też pomóc tym ludziom, ale tak jak powiedziałem, gro osób musi wiedzieć, ja wiem, że jest zima i w tej chwili prace jakiekolwiek ziemne są trudne, ale myślę, że do wiosny przygotujemy już taką akcję, która raz uświadomi, dwa, że też będzie mobilizowała. No ja nie chciałbym stracić mieszkańców, ale też nie mogę sobie pozwolić na straty. To będą straty, które będą ponosić wszyscy mieszkańcy całej gminy, więc... No dość duże byłyby. Dość duże, tak. To jest 29 milionów złotych dofinansowania, więc tutaj kara jest wprost proporcjonalna do mieszkańca. Czyli każdy mieszkaniec mniej, to jest proporcjonalna kwota potrącenia dofinansowania, więc będziemy robić wszystko, aby do września zamknąć ten temat z przyłączami. Tu mnie, że tak powiem, radni z poszczególnych miejscowości uspokajają, że są ludzie przygotowani, że chętnie się podłączają, że chcą. My tą akcją, że tak powiem, chcieliśmy uświadomić, ile trzeba zapłacić za wywiezienie szamba na oczyszczalnię ścieków, ile trzeba zapłacić za metry ścienne, a ile kosztuje to w przypadku przyłączenia się do kanalizacji. Więc jeżeli ludzie legalnie wywożą
na oczyszczalnie ścieków, to wiadomo, że rachunek ekonomiczny jest niekorzystny dla nich, więc myślę, że to powinno też w świadomości ludzi się utrwalić i te przyłącza powinny się ruszyć bardzo ostro na wiosnę. Rozumiem. Takim kolejnym tematem, który się pojawił ostatnio w przestrzeni naszej, to sprawa gospodarowania odpadami. Odbył się nowy przetarg, mamy nowego, poprzedniego, czyli starego wykonawcę tego przetargu. Z czego wynika sytuacja, że akurat ten, a nie inny przedsiębiorca obsługuje naszą gminę? Czy nie było innego wyboru? Znaczy, powiem inny... tak, no, panie redaktorze, jak pan sam wie, w momencie, kiedy obejmowałem stanowisko. Dzisiaj akurat tak się składa, że jest równa rocznica miesiąca. Jak przejąłem, wszedłem do tego gabinetu fizycznie i mogłem podjąć jakiekolwiek działania, no to już w zasadzie mogłem tylko albo unieważnić przetarg, albo podpisać umowę. Ja już to tłumaczyłem, że żeby unieważnienie przetargu nie dało gwarancji lepszej ceny czy lepszego wyboru. Dwa, firma nie jest wykluczona z procedury przetargowej, więc miała prawo startować. Trzy, dała najniższą cenę z oferowanych czterech firm, które startowały, więc te wszystkie czynniki spowodowały, że ta firma obsługuje nadal. Myślę, że ta jakość, jestem już po rozmowach z wykonawcą, bo podpisaliśmy umowę z wykonawcą jednak, bo od stycznia, no ja nie mogłem tutaj ryzykować, że mieszkańcy zostaną pozbawieni tej usługi. Jest umowa na rok. Zobaczymy, czy ta jakość się poprawi, czy nie. Jest procedura o wykluczenie w dalszym ciągu tej firmy w trakcie jakby procedowania w SKO, więc zobaczymy, jaka będzie decyzja SKO, czy będzie miało podstawy do wykluczenia tej firmy, czy nie. Tylko pytanie jest inne. Dzisiaj mamy umowę z tą firmą, bo nie mieliśmy innego wyjścia, to jest jedna rzecz. Dwa, wykluczenie tej firmy powoduje, że musielibyśmy zerwać z nią umowę. No jak sobie mieszkańcy teraz wyobrażają, że nagle zrywam umowę z firmą? Ja wiem, że jest wiele uwag. Pytanie jest takie, no jeżeli firma dzisiaj przy tych stawkach, uważam, że to są stawki dość wysokie i w porównaniu z innymi gminami podobne, bo mamy już rozeznanie jak w innych gminach, więc to nie jest taki ewenement, że gmina Kłobuck ma droższe śmieci, bo to zjawisko jest powszechne we wszystkich gminach, więc coś się stało. Ja nie chcę tutaj jakby wyciągać pochopnych wniosków, nie mogę tutaj oceniać tej sytuacji w jakiś inny sposób niż taki, że rynek to reguluje, ale jeżeli już mamy tą firmę, to liczę na to, że przy tej wyższej stawce ta jakość tych usług też będzie inna. Poza tym proszę wziąć pod uwagę, że Rada zwiększyła ilość worków o 100%, czyli jakby podwoiła ilość worków na odpady segregowane, więc mieszkańcy mają już możliwość również odprowadzenia tej nadmiernej ilości, gdzie były zgłoszenia, że tych śmieci jest dużo więcej, do wywozu. Poza tym w porównaniu z innymi gminami mamy wywóz co 3 tygodnie, a w że tak powiem w zagęszczonej zabudowie, czyli w tak zwanych blokach, czyli w mieście, mamy 2 razy w tygodniu, więc proszę też wziąć pod uwagę, że no, te koszty z czegoś wynikają. A tak jak powiedziałem, tutaj jakby skwitowałem tylko procedurę, a nie ją przeprowadziłem, więc to nie jest tłumaczenie absolutnie, ale takie są fakty. Przy okazji tej zmiany ceny zgłosiły się do mnie rodziny, które no, należą do tak zwanych rodzin wielodzietnych, czyli mogłyby korzystać z karty dużej rodziny. Chciałbym zapytać, bo jedno z pytań z ich strony było właśnie skierowane, dlaczego akurat muszą płacić tak drogo za śmieci, co przy czwórce, czasami piątce dzieci daje dość spory wydatek w budżecie domowym. I jest pytanie z ich strony, czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby w ich przypadku było jakieś obniżenie czy inna pomoc, jeśli chodzi o po prostu zwyczajną rzecz, jaką jest cena. Więc tak, jeżeli chodzi o generalnie gospodarkę śmieciami, mamy tutaj dość precyzyjnie w ustawie to określone. Jeżeli byśmy przyjęli na gospodarstwo, wtedy tak. Jeżeli jest na mieszkańca, wtedy jest problem, bo tej ulgi w tej ustawie zastosować nie można.
Można umarzać podatki i to jest logiczne, czyli jest to podatek śmieciowy, czyli jak każdy inny może burmistrz umorzyć w sytuacji, gdzie sytuacja finansowa jest trudna. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz też możemy, tutaj zastanawiamy się również, że będziemy rozmawiać z GOPS-em, zastanawiać się na temat dopłat tak zwanych, czyli dodatkowych jakby świadczeń opiekuńczych dla rodzin wielodzietnych, właśnie z tytułu gospodarowania śmieciami, czyli jakby... Czy to będzie jakaś sytuacja typu, nie wiem, karta takiej rodziny... Znaczy to jest jakby odrębny temat, no bo czy to będzie trzeba zgłosić jako wniosek, bo znaczy, wiemy, no na pewno no, procedury są dość precyzyjnie określone, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, więc my musimy się opierać na ustawach i przepisach. No tutaj burmistrz nie jest władny zmienić te przepisy. Może szukać instrumentów, które pomogą rodzinom, bo o to generalnie chodzi, bo to nie chodzi o czytanie ustaw, tylko tych ludzi, te rodziny wielodzietne interesuje, w jaki sposób gmina im pomoże. Więc mechanizmy są dwa. Umorzenia, dopłaty ewentualnie do tych usług, czyli pokrywanie, dopłaty do pokrywania usług. Częściowe jakieś? Tak, jakieś częściowe oczywiście. No i ta karta dużej rodziny to też jest sprawa, którą nie dotyczy tylko śmieci, bo nie oszukujmy się, to nie tylko jest jedno obciążenie, tak. Więc tych obciążeń jest więcej. I tutaj będziemy chcieli wypracować taki model, żeby ta karta rodziny funkcjonowała również w naszym GOPS-ie i te rodziny wielodzietne, szczególnie powyżej 4 czy 4 i więcej, żeby mogła z tej karty korzystać. Więc spróbujemy opracować taki program, spróbujemy wprowadzić taką kartę i ona nie będzie dotyczyła tylko śmieci, bo jeżeli ona będzie, to ona będzie służyła wszelkim jakby ulgom dla tych rodzin. Oczywiście no, rodzin, które mają sytuację trudną, no bo wiadomo, że to jakie kryterium będzie tego, bo czy wystarczy mieć 4 dzieci, czy trzeba będzie jeszcze jakieś inne spełnić? No na pewno, no jeżeli rodzina jest dość dobrze sytuowana i wiadomo, że no jednak pomoc społeczna musi być skierowana, ten strumień, do naprawdę najbardziej potrzebujących. No bo nie możemy pomagać wszystkim tylko dlatego, że mają dużo dzieci, tak? Bo są sytuacje, gdzie jest dużo dzieci, jednak ta sytuacja jest bardzo dobra, wręcz kapitalna można by powiedzieć, ale są sytuacje tragiczne. I tutaj ja bym bardziej ten strumień przechylił na rzecz tych bardziej potrzebujących, bo myślę, że ci, co sobie radzą w życiu, no to GOPS-u nie muszą wchodzić. No tak, tylko że wiem, że ci, którzy są zatrudnieni, nazwijmy to tak, w jakimś sensie w budżetowych sferach, mają te dochody na jakimś poziomie, a znowu ci, którzy pracują na własny rachunek, często mogą wystawić sobie zupełnie inne dochody niż faktycznie te, które posiadają. I to jest też sposób na to, żeby GOPS, nie wiem, czy wtedy jakaś wizja w miejscu mieszkania, że pójdzie jakaś komisja, która stwierdzi, że tutaj ta rodzina ma dobrze, lepiej czy źle, czy to po prostu nie wylejemy dziecka z kąpielą, bo to jest... Wiem, że w Kłobucku funkcjonuje dość mocno, bardzo taki niezbyt dobry obraz tej sprawy. Panie redaktorze, no musielibyśmy tutaj dość dużo czasu, myślę, że na osobny wywiad byśmy się musieli umówić, jeżeli chodzi w ogóle o, jeżeli chodzi o gospodarkę, nazwijmy to gospodarkę, czy jakby filozofię funkcjonowania opieki społecznej generalnie, bo do mnie też dochodziły i przed wyborami i obecnie dochodzą sygnały, że no nie jest to najlepiej prowadzona instytucja, można tak delikatnie to określić, że są sygnały, że te zasiłki nie trafiają do tych najbardziej potrzebujących, że trafiają do ludzi, którzy sobie świetnie radzą. Tylko trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Z jednej strony przepisy prawa, które mówią, że dochód na mieszkańca czy dochód na członka rodziny i to kryterium jest sztywne i tutaj nie mamy za bardzo pola manewru, ale są też przypadki, gdzie ta pomoc jest nadmierna, może delikatnie tak to ujmę, w sytuacjach, gdzie ludzie sobie świetnie radzą, więc
Więc to trzeba jakoś subtelnie, bo to jest wrażliwa warstwa społeczna. Te rodziny, nie chciałbym tutaj. Ubogie wstydzą się czasami przyjść do gości. Dokładnie o tym mówimy. Ja powiem panu szczerze, mam dzisiaj osoby, które dzisiaj mają śmiałość, znając mnie, mówić mi wprost, mówi, że oni byli w GOPS-ie raz, więcej tam nie pójdą, bo nikt ich nie będzie upokarzał. To wie pan, jak ja to słyszę, to dla mnie jest to przykre, bo ja uważałem, że ta instytucja właśnie jest po to powołana, żeby właśnie tym ludziom pomagać. Ja jestem porozumiany z panią kierownik. Dość moje jasne stanowisko jest, że tamci ludzie przychodzą po pomoc i mają być załatwiani dużo lepiej, dużo, że tak powiem, z dużą dozą takiego wyczucia i empatii, niż inni mieszkańcy, no bo jednak wiadomo, że są różne przypadki, no nie generalizujmy, ale są różne przypadki, że wykorzystuje się ten GOPS w sposób niewłaściwy. Mieszkańcy to robią i jakby wykorzystując przepisy prawa, że tak powiem, mówiąc, nie boimy się tego słowa, bezczelnie czerpią z tego tytułu pożytki. Mamy sprawę kwestii zatrudnienia, co dla mnie jest kuriozalne, że osoby, które dzisiaj mam rozmowy z przedsiębiorcami, którzy mówią, mają problem z zatrudnieniem pracowników, nawet z Urzędu Pracy, odmawiają przyjęcia pracy, ale jednak Urząd Pracy nadal utrzymuje jako bezrobotny. Co za tym idzie, należą mi się zasiłki. A mimo to mogliby podjąć pracę, czyli jakby zmniejszyć to obciążenie GOPS-u, a przesunąć ten dzierżaw na tych najmiedniejszych. No jest to temat dość szeroki, no więc mówię, nie jest najlepiej, ja to wiem, tylko tak jak mówię, w ciągu 30 dni nie jestem w stanie zrobić wszędzie i wszystkiego i to spokojnie, ja na pewno nie, GOPS jest dla mnie tutaj też bardzo ważnym elementem funkcjonowania całego systemu pomocy społecznej, nie tylko burmistrz, który umarza, ale też ta instytucja, która pomaga tym mieszkańcom. Raz, że tych, co mają możliwość pracować, są zdrowi i otrzymują ofertę pracy, żeby do tej pracy poszli i próbowali na siebie w jakiś sposób zarobić, a z drugiej strony więcej wyczucia i współczucia dla ludzi, którzy mają sytuację taką, że jest samotna matka, kilkoro dzieci i ona fizycznie nie jest w stanie do tej pracy pójść, no to tutaj trzeba spojrzeć na to bardziej z wyczuciem. Czy ludzie chorzy, którzy no, nie mogą podjąć pracy. No może to nie na miejscu, żebym ja sugerował coś, ale nie, no proszę. Po prostu przyszło mi do głowy, czy nie byłoby warto zaprosić tych rodzin wielodzietnych na jakieś spotkanie tutaj w gminie i z nimi skonsultować bezpośrednio, czego oni oczekują i czy znaczy, taka, czy inna pomoc by im była wskazana, bo tak jak rozmawiamy, no jest to przykre, żeby pójść do GOPS-u i jest to jak gdyby przypięcie sobie takiej etykiety, oto ja jestem tutaj, no nie radzę sobie za bardzo i no nasze miasto nie jest duże i za chwilę ta etykieta będzie chodzić za tym człowiekiem wszędzie. A jednocześnie no wiem, że jest tak, że osoby są, które biorą te zasiłki, a do ubogich nie należą, tak przynajmniej się na mieście, jak to się mówi, słyszy. Więc tutaj może w tą stronę byłoby warto. Znaczy, no, czyli mamy podobne jakby sygnały z podobnych źródeł, podejrzewam, więc jakby sama sprawa jest bardzo ważna. I moim celem będzie jej sprostanie, bo mam kolejne spotkania, cały czas się spotykam, ostatnio spotkałem się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, bo to też uważam, że dość wrażliwa jakby materia. Ustaliliśmy pewne rzeczy, kupujemy samochód do przewozu dzieci, więc rozwiązujemy te problemy, na ile jest możliwości, tym bardziej, że tak jak mówię, zapisane jest w budżecie zakup tego samochodu, chcieliśmy ustalić, czy te dzieci będą, ich rodzice, ile tych osób chce faktycznie, aby przewoziła ich gmina, a ile chce osób czy rodziców rekompensaty z tytułu przewożenia ich własnymi środkami transportu, więc musieliśmy to ustalić, żeby racjonalnie ten zakup był podjęty. Będziemy się na pewno spotykać z rodzicami osób wielodzietnych,
żeby też, no, burmistrz wszystkiego nie wie, tak? No, wszystkiego też nie jestem w stanie dowiedzieć się od swoich służb, bo dlatego, że muszę wiadomości czerpać u źródła, tak? Czyli od tej strony korzystającej, nie tej wypłacającej. Więc to będzie najlepszy według mnie wskaźnik problemów i w którym kierunku powinno to iść, jakie mają oczekiwania te rodziny. No bo tutaj jednak te wielodzietne rodziny tutaj, tak jak pan słusznie zauważył, należy i powinno się wspierać jak najmocniej, tak? Ale z drugiej strony też patrzeć pod kątem osób, które mogą podjąć pracę, tak jak powiedziałem, a z tej pracy nie korzystają, odmawiają jej przyjęcia. Więc jeżeli firmy mi zgłaszają takie problemy, to ja czegoś tutaj nie rozumiem, bo jednak osoba zdrowa, zdolna do pracy, nie podejmuje tej pracy. Wiadomo, że nikt nie dostanie stanowiska kierowniczego, bo to są oczywiście praca fizyczna na niższą krajową i wiadomo, że to nie będą, ale to jest praca i to jest jakiś grosz, który można zarobić. Jeżeli ktoś w GOPS-ie ma podobne pieniądze niż praca w pełnym wymiarze, no to po co mu pracować? No i tu jest ten cały problem. No cóż, no myślę, że kwestia jest rozwojowa, że dojdzie do jakichś rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o kartę dużej rodziny, żeby nie przedłużać. Na pewno będziemy na tym pracować, to mogę zapewnić, że będziemy przygotowywać coś, co będzie, że tak powiem, rozwiązaniem problemów tych rodzin wielodzietnych i na pewno do takiego spotkania dojdzie. Znaczy, kolejny temat to ten, który tak naprawdę dzieli, czasami łączy bardzo dużo ludzi w naszej gminie, myślę, że w całej Polsce chyba, czyli oświata, dofinansowanie tej oświaty ze strony gmin i powiatów, bo powiaty również po części swoją działkę tutaj mają do obsługi. Chodzi mi o to, co usłyszeliśmy na komisji budżetowej, o tym skierowaniu tego strumienia niekoniecznie w te same miejsca, do których szedł do tej pory. Ja może powiem, o co chodzi. Zwrócili się do mnie nauczyciele, którzy zaczęli pytać, czy mają się obawiać, że jak na przykład zachorują, to będą obwiniani o coś, że braknie pieniędzy na coś, bo oni po prostu zachorowali. Mówię tak jak to było przekazane bezpośrednio przez zainteresowanych. I po prostu nie wiedzą, jak się do tego wszystkiego ustosunkować. Gdybym mógł prosić o jakieś takie skomentowanie tych słów szersze, jak ta oświata będzie się w najbliższym czasie kształtować, czy będą jakieś zwolnienia, czy będą inne przesunięcia. Trudno mi powiedzieć, czy może, nie wiem, coś związanego z pracą poza godzinami lekcyjnymi dojdzie. Powiem tak, spotkaliśmy się z dyrektorami szkół. Ja dość, myślę, precyzyjnie nakreśliłem swoje stanowisko co do funkcjonowania szkół jako takich. Dyrektorzy, myślę, że słuchali mnie ze zrozumieniem, więc... Ja nie rozmawiałem z dyrektorem, ale ja mówię generalnie, w jakim kierunku ma to pójść. Wiedzą, w jakich punktach się z nimi, że tak powiem, z ich polityką się nie zgadzam. Oczywiście to, co mówiłem wcześniej, mówiłem to i przed wyborami, mówiłem to i mówię to teraz. Ja się nie wycofuję ze swoich słów, bo się wybory skończyły. Ja na oświatę nie będę oszczędzał na oświacie w sensie takim, że nie będę ciął na oświacie. Pieniądze na oświatę pozostaną na tym samym poziomie. Problem polega na tym, że dzisiaj mamy wnioski dyrektorów różnego rodzaju, prozaiczne sprawy związane z małym remontem, ale też poważne sprawy z budową boisk, sal, stołówek, więc ja im powiedziałem, słuchajcie, te pieniądze mogą się znaleźć, bo jest rok szkolny, więc nie będziemy robić rewolucji, bo rok szkolny trwa i mają ci dyrektorzy czas, aby spokojnie przygotować się do zajęć na rok 2015-2016, przygotować taką siatkę i takie organizacyjnie przygotować szkołę, żeby ona miała funkcjonalność
żeby spełniała te wymogi ustawy, a jednocześnie nie powodowała i nie generowała kosztów. Ja nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo to jest zbyt jakby mieszkańców to nie bardzo obchodzi, no ale no, musiałbym podać parę przykładów, które dla mnie są przykładami, delikatnie mówiąc, rozrzutności dyrektorów. I tyle, panie redaktorze, no bo nie chciałbym tutaj mieszkańców szczegółami epatować, jak to funkcjonuje. Wiadomo, że w pewnych sferach jest przerost zatrudnienia i godzin, bo sama średnia ilość uczniów na jednego nauczyciela pokazuje, że coś w tym systemie jest nie tak, czyli kwestia synchronizowania. Jaka jest ta średnia? Tak no jest około 9 uczniów na jednego nauczyciela. To jak dla mieszkańca, jak sobie to przeliczyć, że w niektórych klasach jest tam, załóżmy, nawet po 20 dzieciaków, w niektórych po kilkanaście, więc tutaj pokazuje to, że ta średnia z czegoś wynika. No można każdą rzecz obronić ustawą, tylko pytanie jest inne. Możemy dzisiaj stanąć przed dylematem, bo dwójka już boisko jest praktycznie do remontu, bo pismo wpłynęło, co mamy robić. Jedynka praktycznie jest pozbawiona całkowicie boiska. No mogę tak wymieniać, tak? Takich potrzeb to są miliony złotych, które potrzeba by było wprowadzić do oświaty w formie inwestycji. Więc ja powtarzam, dyrektorzy mają dbać o placówki, nie tylko pod względem poziomu nauczania, bo to jakby nie budzi żadnych wątpliwości, bo to jest podstawowy wymóg. Jednocześnie tak racjonalizując wydatki, aby one nie mogły być spożytkowane, te pieniądze, na te cele, o których mówiłem wcześniej. Więc jakby ten strumień przesunięcia wydatków powinien być bardziej ze sfery tej organizacyjno-edukacyjno-kadrowej w sferę tą inwestycyjno-adaptacyjną. Czy to można po części rozumieć jako zapowiedź ewentualnych korekt w zatrudnieniu? No bo w pewnym sensie, żeby one się znalazły w tej sferze inwestycyjnej, gdzie będzie obsługa, powiedzmy, budowy jakiejś tam sali bądź boiska, no to muszą zostać zabrane. No nie zabrane, po prostu pewne sygnały i pewne już, bo mam wgląd w dokumenty, więc mogę już więcej na ten temat wiedzieć i więcej się orientować, bo przedtem takiej możliwości nie miałem. Dzisiaj już mogę z jasnością powiedzieć, że godziny ponadwymiarowe są już tutaj dużym wachlarzem możliwości. I to nie jest do końca tak. Czyli nie zwalniamy, ale znaczy, ograniczamy dowolność w godzinie. Ja panu powiem tak, no jeżeli się okaże, że faktycznie ktoś, jakiś tam etat, ja nie wykluczam, bo ja nie mogę powiedzieć dzisiaj tak, będę zwalniał, nie będę zwalniał, bo to będzie wynikało jakby z propozycji dyrektorów, bo oni muszą przygotować, ja im nie chcę narzucać, oni mają być suwerenami swoich szkół, ja nie chcę ręcznie sterować każdą szkołą. Ja im przekazałem pewną filozofię myślenia mojego, myślę, że dość jasną i dość precyzyjną, nie mówiłem o ogólnikach, mówiłem o pewnych konkretach. Zobaczymy, na ile dyrektorzy przyjmą to jako dobrą monetę, albo będą starać się robić jakby na przekór burmistrzowi, załóżmy. No to wtedy, no niestety, będę musiał ingerować, bo jednak mam możliwość sprawdzenia pewnych rzeczy w poszczególnych szkołach, jak to funkcjonuje organizacyjnie. Jest ZAOS, który ma wiedzę, gdzie ewentualnie tych środków trzeba i można szukać. I będziemy to robić. Ja nie mówię, że będę zwalniał nauczycieli i ograniczał poziom nauczania, bo nagle mam rewolucję oświatową, chcę zrobić. Nie. Ja chcę zrobić to subtelnie, z wyczuciem, a jednocześnie pokazać, że można bez zachwiania systemu oświaty w kwestii tego stricte edukacyjnego, pokazać, że można te pieniądze przenieść. I to jest z korzyścią również dla dyrektorów, bo
i dla nauczycieli, bo w lepszych warunkach będą pracować, będą mieli lepsze możliwości zagospodarowania tych uczniów w czasie wolnym, bo jednak i boiska, i stołówki, które mamy do, i otoczenie szkoły jako takie, nie ma parkingów, nie ma boisk, prozaiczna sprawa, brama w szkole w Białej. No, mogłem wymieniać tutaj godzinami problemy i potrzeby szkół, a jednak no jest jednak taka jakby postawa, że no, na szkołę musi starczyć. No także musi starczyć na GOPS, tak? Tylko tak samo jak z GOPS-em, tak samo jest z oświatą. Czy wszystkie te środki są racjonalnie wydatkowane? Uważam, że nie. No cóż, myślę, że do tematu szkół powrócimy gdzieś w okolicach maja, bo już będzie tak, no, wiadomo, jest rok szkolny, tutaj nic nie będzie. Co się będzie działo w następnym roku szkolnym i jak się to będzie kształtowało, myślę, że już będzie wiadomo, jaka będzie tutaj propozycja ze strony dyrekcji. Już tak zupełnie na zakończenie, takie moje pytanie zupełnie z innego gatunku, bo na który można odpowiedzieć tak lub nie nawet. Czy będzie jakaś większa zmiana na stanowisku szefa OSIL-u? Powiem, stawia mnie pan dość trudnej sytuacji, bo tak jak powiedziałem, ja cały czas powtarzam, jest dyrektorem mój poprzednik z uwagi na to, że był urlopowany, znaczy, więc ja miał prawo. Ja tutaj nie chodzi o to, że ludzie gdzieś pytają mnie znaczy, o jakieś sprawy typu, nie wiem, usunięcie zemsta czy cokolwiek, tylko po prostu nie. W Głogowcu funkcjonuje. Proszę Państwa, proszę naprawdę nie postrzegać mnie na zresztą po ostatnich moich działaniach pokazuje, że nie jestem zwolennikiem jakiegokolwiek odwetu. Nie mam to w naturze i to się nie zmieni. Staram się ludziom dać szansę, staram się ludziom pokazać inny sposób myślenia o pracy urzędnika. Widzę, że są już pozytywne tego efekty, już widzę podejście wielu osób, wielu pracowników do swoich obowiązków, inne spojrzenie na pewne rzeczy. To jest naprawdę pozytywny aspekt. Co do OSIL-u, bo takie było pytanie, więc póki co jest mój poprzednik dyrektorem. Wiem, że ma jakieś plany, bo dla nas, nie oszukujmy się, nie jest to komfortowa sytuacja w obie strony, więc źle się z tym czujemy ja i on, bo ja mam pewne plany co do OSIL-u. Myślę, że będzie nam trudno to razem wprowadzać, bo jakby no moja filozofia jest troszeczkę inna. Mam pewne pomysły, chcę je wprowadzić, ale tak jak mówię, myślę, że w najbliższym czasie rozstrzygnie się kwestia, czy mój poprzednik, pan Krzysztof, będzie jakby w innej sferze się chciał sprawdzić, w innym otoczeniu, nie wiem, czy w innej instytucji, bo ja tego nie jestem w stanie przewidzieć, on chyba więcej wie ode mnie. Jeżeli tak się stanie, to będę ogłaszał konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji i będę szukał takiego rozwiązania, żeby przyszła osoba, która jakby będzie spełniała moje oczekiwania. Bo przede wszystkim chodzi o zmianę całkowicie. Mówiłem tu o pewnych sprawach organizacyjnych, napływaniu, na ośrodku sportu. To jest kwestia klubów działających wokół. No właśnie, dyrektor, kierownik pływalni już jest od wielu, wielu lat. To nie są kwestie ostatnich. Wiem, no, ale to jest pytanie, czy taka funkcja była potrzebna. Znaczy, no, bo to jest inna sprawa, tylko że uważam, wiem, że to nie jest sprawa ostatnich tych nawet dwóch kadencji, bo to chyba nie, ale to nie jest kwestia. Ja nie twierdzę, że powołał go pan Krzysztof Nowak, bo ten kierownik był. Ja mówię, że stworzono taki etat kiedyś, za czasów jeszcze któryś tam poprzedników. Ja nie kwestionuję, tylko nikt się temu nie przyjrzał. Jaki ten zakres obowiązków ma ten kierownik? Dzisiaj się okazuje, że kierownik ma uprawnienia ratownika, instruktora. No, nie, dlaczego ma być to odrębna funkcja, która generuje koszty, gdzie można to w jakiś sposób połączyć i koordynator, który ma rozeznanie w funkcjonowaniu pływalni, może to zrobić
w ramach pół etatu zawsze na przykład, a pół etatu wykonywać jako ratownik czy instruktor. Nie widzę potrzeby ekstra takiego stanowiska dla tak małego zakresu czynności i obowiązków. No nic, ja już dzisiaj nie będę więcej męczył pana burmistrza. Myślę, że na tyle będę często tutaj gościł, że wszystkie pytania, które państwo będą mieli, a będą chcieli je zadać poprzez naszą tutaj redakcję, czyli Kanał Zielony, ja bardzo chętnie przekażę i będziecie państwo mogli więcej wiedzieć na temat tego, co się w gminie dzieje, jakie są plany, jakie zamierzenia i czemu akurat coś wygląda tak, jak wygląda, a nie wygląda inaczej. Ja już dzisiaj dziękuję. Ja również dziękuję, pozdrawiam telewidzów Kanału Zielonego, dziękuję panie redaktorze i przepraszam za te przedługie wypowiedzi, ale chciałbym szerzej państwu też wyjaśniać pewne kwestie, więc jakby proszę też zrozumieć, że ja też się jeszcze uczę pewnych rzeczy przed kamerą. No na swój sposób oboje się uczymy. Dokładnie. Także że zapraszam, jestem zawsze do dyspozycji Kanału Zielonego i pana redaktora, także cieszę się, że mogę pewne rzeczy też wyjaśnić szerzej, bo no, myślę, że jakby, na tym to polega, żebyśmy... No dokładnie, bo dlatego te moje wypowiedzi są szersze. Może państwa też denerwować jakby, że ja nie mogę o pewnych sprawach mówić wprost, no bo nie chciałbym też, no to jest też sfera ludzi, to ludzie przy pewnych rzeczach pracują. Nie chciałbym ich dotykać swoją jakby krytyczną uwagą. Ja muszę to rozstrzygnąć wewnątrz i przekazać państwu, jakie podjąłem decyzje, jakie rozstrzygnięcia korzystne dla instytucji poszczególnych czy dla samych mieszkańców podjąłem i wprowadziłem w życie. Bo jak one będą wprowadzone w życie, to wtedy jakby od samej rozmowy nic się nie dzieje. Więc, a już mam kolejne spotkanie. Ale dzieje się na pewno to, że państwo będziecie więcej wiedzieć na temat tego wszystkiego, co nas otacza tutaj. I tak jak powtarzałem, tak mówiłem, powtarzam jeszcze raz, jeżeli będziecie państwo mieli jakiekolwiek pytania do burmistrza, nie będziecie chcieli ich zadać sami, to ja jestem oczywiście do dyspozycji. Jeszcze raz dziękuję. Ja dziękuję również, pozdrawiam jeszcze raz telewidzów Kanału Zielony. Do zobaczenia w następnym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.